Witam Państwa. Rozpoczęły się obchody 40-lecia Zjednoczenia Polskiego Ruchu Robotniczego. W Warszawie ekspozycja pod nazwą Jednością Silni. Zorganizowało ją Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. Wystawa ukazuje rodowód i tradycję partii. Trudną, czasami bardzo skomplikowaną drogę do jedności. Przebieg Kongresu Zjednoczeniowego, na którym doszło do połączenia PPR i PPS. Pamiętamy o przeszłości nie dlatego, by zamykać się w kręgu historii i kombatanckich wspomnień, lecz przede wszystkim, by budować przyszłość. Mądrzejsi od doświadczenia mamy szansę urządzić wreszcie swój dom rozsądnie. Po swojemu, po polsku. Ostatnie dwa zjazdy partii uczyniły z niej siłę polityczną dążącą do porozumienia. Na 8. plenum usłyszeliśmy, że zamykając się w skansenie dogmatów, też będziemy żyli w skansenie. Partia, chcąc przewodzić społeczeństwu, musi budować swój autorytet wśród wszystkich jego członków. Nie tylko tych z legitymacjami, nie tylko hasłami i deklaracjami, lecz czynami. Potrzebne więc jest porozumienie wszystkich, dla których ojczyzna, naród są wartościami nadrzędnymi. Wszystkich, bez względu na wiarę i przynależność. Tą myślą kierował się również premier, wygłaszając sejmowe expose. Zaproponował miejsce w rządzie przedstawicielom opozycji. I mimo, że na razie ta propozycja została bez odpowiedzi, to coraz więcej obywateli popiera pierwsze decyzje rządu, jego politykę stawiania spraw z głowy na nogi, jego dążenie do normalności. Po raz pierwszy od kilku lat sondaże opinii publicznej mówią o wzroście społecznego optymizmu, o wierze, że przyszły rok będzie lepszy. Owa wiara ma swoje źródła także w faktach politycznych. Czy to spotkanie, ta pamiętna rozmowa byłaby możliwa, powiedzmy, jeszcze 4 lata temu? A regularne rozmowy pierwszego sekretarza z prymasem i w ogóle stosunki państwa z Kościołem? Czy wreszcie to wydarzenie, które skupiło przy telewizorach całą Polskę? To są podstawy nadziei, że możemy się porozumieć, że okrągły stół, propozycja roku, jak go niektórzy nazywają, nie jest mrzonką, nie jest pociągnięciem taktycznym, lecz strategicznym, obliczonym na wspólną przyszłość. Tym bardziej więc martwią takie imprezy. Ta z 4 grudnia w Jastrzębiu i wczorajsza w Gdańsku. Na jutro zapowiedziano następne. Czy będą służyły temu, co było, czy temu, co będzie? Czy nie są aby budowaniem świata nowych dogmatów, nowej nietolerancji i nowego skansenu? Wspomnieliśmy przed chwilą o wczorajszych zamieszkach w Gdańsku. Informowały o nich zachodnie agencje i rozgłośnie, m.in. BBC i Wolna Europa. Tym razem bez komentarzy usiłujących ideologicznie zinterpretować całe wydarzenie. 200–300 nastolatków wybijających kamieniami szyby w posterunku MO to obraz tak dalece niepolityczny, że mógł posłużyć wyłącznie jako krótka informacja.